Dziś jest środa, 15 marca 2023 roku. Na 174 odcinek zaprasza Piotr Zarychta, a moim gościem dzisiaj jest jeden z największych fanów Los Angeles Lakers w Polsce, a na pewno też, o właśnie, na pewno też największy, nie wiem, czy zbieracz, czy kolekcjoner może lepiej, koszulek NBA w Polsce, czyli Rafał Niewiadomski. Cześć, Rafał. Witam wszystkich, witam Ciebie, Piotrze. Rafał, pierwsze pytanie mam od razu takie, bo za chwilę chciałem przejść do omówienia tego, co dzisiaj w nocy zrobił Jeremy Sochan. Pytanie, czy masz już koszulkę Jeremiego i czy jest to meczówka? No oczywiście, że mam, ale niestety nie jest to meczówka. Mam trzy autentyki, białą, czarną i The City, tą wersję Fiestę, którą moim zdaniem każdy szanujący się jersey head powinien mieć w szafie w tym kraju. Więc no tak, trzy są, ale jeszcze nie meczówka, a mam nadzieję, że przyjdzie na to czas. No to fajnie. Powiedz mi, w ogóle nasi fani z krainy NBA w ogóle nie mieli chyba jeszcze okazji Ciebie posłuchać, jak mi się wydaje. Być może kiedyś udało Ci się coś tam do nas pisać. Natomiast jak w ogóle trudno jest dostać koszulkę meczową? Jak trudno? No to zależy, czy ma się dużo szczęścia. Oczywiście, że można się wspierać, posiłkować jakimiś portalami aukcyjnymi. Tu świetny jest eBay na przykład, albo różne grupy kibicowskie, fanowskie, gdzie ludzie, którzy zbierają koszulki, się tam organizują i pokazują swoje kolekcje, więc generalnie można stosunkowo łatwo dzisiaj dorwać koszulkę meczową, chociaż no, jeśli chcemy z takiego naprawdę zaufanego źródła, to już potrzebne są duże pieniądze i tu trzeba już atakować na chwilę obecną aukcje oficjalne organizowane przez NBA. Więc jeśli ktoś ma głęboką kieszeń, może sobie na to pozwolić i spróbować szczęścia w aukcji na oficjalnej stronie. Jak głęboka kieszeń, to jest ile? Parę tysięcy złotych czy parę tysięcy dolarów? No to zależy od zawodnika. W ogóle to jest ewenement, bo czasami niektórzy zawodnicy, koszulki niektórych zawodników osiągają czasami dużo wyższe kwoty, niż nam by się wydawało, że powinno osiągnąć. I doskonałym przykładem jest tutaj nasz Jeremy Sochan. Jego pierwsza koszulka, która poszła na aukcji Classic San Antonio, czyli ta koszulka retro, nawiązująca bodajże do lat 70., w których koszulka meczowa Sochana poszła za 11 tysięcy dolarów bodajże, czyli naprawdę bardzo duży pieniądz jak na pierwszoroczniaka, który w tamtym momencie, bo to było 3 miesiące temu, jeszcze nic dużego nie pokazał. Natomiast tutaj PR robi swoje, on naprawdę nawet jak jeszcze nie grał tak jak dzisiaj, czyli dzisiaj w nocy, to już emanował taką fajną energią, można go było łatwo poznać poprzez fryzurę, poprzez tatuaże, poprzez to, jak się porusza na boisku, więc o dziwo, no nie o dziwo, ale no, ja jestem w szoku, że tak szybko jego koszulki osiągnęły tak duże kwoty. Druga koszulka, która została wylicytowana bodajże miesiąc temu, to jest koszulka też taka czarna, poświęcona, to nie jest The City, ona ma taki, nawiązuje troszeczkę do klimatu Teksasu, do klimatu Meksyku, ma z boku takie wzorki meksykańskie, czarno-biało-szare i ta koszulka bodajże zatrzymała się na 4000 dolarów, także no bardzo duże kwoty, bo z reguły tak obstawiałem, że jego koszulki pójdą za 1000-1500 dolarów, a tutaj mamy kwoty naprawdę bardzo, bardzo wysokie. Okej, okay. No powiedz mi, jakbym miał Cię spytać, ile najwięcej ktoś kiedyś zapłacił za koszulkę meczową i czy to była koszulka Jordana z jakiegoś jego meczu? Wow, wiesz, to teraz w ostatnim czasie, w sensie w ostatnim pół roku kilka aukcji było i szczerze mówiąc straciłem rachubę, nie wiem, czy teraz najdroższa koszulka nie jest koszulką Kobe'ego Bryanta albo Michaela Jordana, poszła za 3 miliony dolarów. Wow. Więc to są już naprawdę takie kwoty no horrendalne, natomiast no, koszulka koszykarska, w której grał zawodnik, no w tym przypadku Jordan albo Kobe, no to jest taki ścisły top, to nie ma, nie będzie chyba droższych koszulek, bo raz, że Jordan przez wielu jest uznawany za GOATa, dwa, że Kobe Bryant, jego pamiątek już na pewno nie będzie, już na pewno nie podpisze żadnej pamiątki niestety po tym, co się stało, więc no te rzeczy będą w cenie i powiem wam szczerze, że te koszulki będą już tylko droższe. To, że ona dzisiaj poszła, któraś tam koszulka za 3 miliony dolarów, to nie oznacza, że ona będzie już tylko tańsza, albo będzie ta kwota utrzymana. Ona za 10 lat będzie kosztowała pewnie 5 milionów dolarów, a za 20-30 lat pewnie osiągnie kolejną, na stokrotność tej kwoty. Dokładnie. Także jeżeli jesteście fanami NBA, jeżeli chcecie coś kolekcjonować, to warto kolekcjonować koszulki. Ja mam jeszcze dobrego kumpla, który kolekcjonuje buty. Nie wiem, czy znasz Jarka Wierzbickiego z Warszawy. Nie znam,
Być może go, wiesz, być może go poznałem na jakimś, natomiast ja mam problem z imionami i nazwiskami. Jasne. To Jarek mi kiedyś opowiadał, że udało mu się kupić chyba buty, w których Jordan grał ten pierwszy mecz po powrocie z Indianą. Kupił je za chyba kilkadziesiąt tysięcy dolarów, po czym sprzedał ze 100% zyskiem po kilku latach. A gdyby podtrzymał do dzisiaj, to sprzedałby je. To już w ogóle, teraz to rzeczywiście pod bańkę mogłoby podbiegać. Tak. Dobrze, także polecamy Wam zbieranie fajnych rzeczy, pamiątek z NBA, bo naprawdę są, jest to po prostu super zabawa, taki fajny dodatek do tego, co można robić oglądając koszykówkę. Natomiast wróćmy do samej koszykówki, ponieważ dzisiaj w nocy nasz Jeremy Sochan, lubię mówić nasz, bo dawno nie mieliśmy polskiego zawodnika, a też pojawiają się nieprzychylne czasem komentarze mówiące o tym, że to nie Polak, tylko na przykład Anglik, ale my wiemy, że Jeremy jest nasz. I Jeremy ostatniej nocy zagrał fantastyczne spotkanie. O tyle, myślę, wartościowe, że grał przeciwko numerowi 1 draftu, czyli Paolo Banchero. Ja teraz wrzucam tabelkę z najlepszymi meczami Jeremiego w tym sezonie. Tam mamy 30 punktów z Phoenix, mamy właśnie to spotkanie z dzisiejszej nocy z Orlando, 29 punktów, 11 zbiórek. Jeszcze dodatkowo Jeremy zagrał 4 mecze na minimum 20 punktów. Pytanie, Rafał, do Ciebie. Czy ta zwyżka formy Jeremiego w ostatnich nie tylko dniach, ale wręcz tygodniach jest spowodowana tym, że Spurs już całkowicie tankują, że dają po prostu mu minuty, czy jest to efektem tego, że rzeczywiście gra dla niego zwolniła, stała się dużo prostsza, dużo łatwiejsza, przyjemniejsza też dzięki temu? Ja myślę, że każdy czynnik ma tutaj jakiś wpływ na to, że to nie jest tak, że na pewno zespoły już niektóre, tak jak mówisz, zaczęły tankować i grają dużo szerszą rotacją, czy zawodnikami, którzy niekoniecznie dostawaliby tyle minut. Natomiast trzeba przyznać, że ja jestem generalnie w ciężkim szoku, bo patrzę na Jeremiego i on zrobił niesamowity postęp. Nawet na Twitterze dawałem takie statystyki z miesiąca na miesiąc, jak to u niego się poprawiało. I zawodnika, który tam w listopadzie miał średnie bodajże oscylujące wokół 8-4, czyli 8 punktów, 4 zbiórki. W marcu to już są statystyki na poziomie 18 punktów bodajże i 9 zbiórek chyba. Także to jest niesamowity skok, raz, że w samych cyfrach to widać. Natomiast ja jestem pod wrażeniem tego, jak on zaczął agresywnie, jak zaczął szukać tej gry, jak zaczął czytać tą grę, to podanie, które miał dzisiaj w poprzek boiska. Naprawdę, no wow. Dobra, to Jeremiego myślę, że mamy za sobą. Bo pewnie jeszcze nie raz, nie dwa w podcaście będziemy wracali do niego, wiadomo, to jest nasz jedyny zawodnik w tej chwili. Natomiast nie po to tutaj zaprosiłem Rafała, żeby rozmawiać o Jeremim Sochanie, bo jak wiadomo, Rafał to jest skarbnica wiedzy na temat chyba najpopularniejszej drużyny w NBA, przynajmniej takiej, która na moim kanale YouTube'owym z highlightami zbiera największą liczbę wyświetleń, czyli Los Angeles Lakers. To powiedz mi, Rafał, pierwsze pytanie takie było. Jak duży kamień z serca Ci spadł, kiedy podczas trade deadline Lakersi zrobili roszady, które zrobili? Czyli oddali Westbrooka, oddali Beverleya, dobrali do siebie wreszcie gości, którzy pasują i do LeBrona, i do Anthony'ego Davisa. Ogromny. To jest kamień jak stąd, jak z Polski do Los Angeles. Ja nie lubię być hejterem, nie lubię hejtować ludzi, zawodników i tak dalej, bo to są ludzie, oni robią dużo rzeczy, nie koszykarze NBA, nie robią dużo dobrego poza boiskiem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dojście Russella Westbrooka, ja wciąż się zastanawiam, dlaczego do tego doszło, kto za tym stał, bo miało prawa się udać, on nie pasował pod żadnym względem do tej drużyny, on nie pasuje w ogóle do żadnej drużyny obecnie w lidze, bo nie ma takiego arsenału zagrań u siebie, żeby coś dać pozytywnego innym drużynom. To nawet w Clippersach, gdzie mówiło się, że przecież mają dużo lepszy spacing, dużo lepiej rzucających zawodników, że tak, tam się odnajdzie i tak dalej. A Clippersi na dzień dobry zaliczyli kilka porażek. I jeśli dobrze widzę w tabeli, to chyba są dzisiaj, mają taki sam bilans jak jakieś Zierowcy, gdzie mieli pewne miejsce bodajże w szóstce jeszcze 2 tygodnie temu, czy trzy. Więc no, świetnie się stało, że go już wreszcie nie ma w Jezioranach. Czekałem na to 1,5 roku. Szczerze mówiąc, przyznaję się tutaj bez bicia, przestałem oglądać Jeziorowców po nocach, bo to nie miało sensu po prostu. Wstawanie o 4:30, żeby zobaczyć, jak chłop uderza po raz kolejny piłką o rand tablicy, psuje cały spacing. Ja wiem, że to nie była jego wina, natomiast... To on sam się tam nie ściągnął. Tak. Ktoś go tam po prostu ściągnął, ktoś odpowiada za to, że 1,5 roku stracono w Lakersach.
Półtora roku gry LeBrona Jamesa na w miarę fajnych obrotach i świetnie dzisiaj było takie zdjęcie, które wrzucił na swój Instagram bodajże Dennis Schroeder, gdzie widać ławkę rezerwowych, gdzie widać LeBrona celebrującego trójkę D'Angelo Russella, całą ławkę rezerwową, która też świętuje. I to jest fenomenalne, że zespół po prostu zaliczył taki obrót o 180 stopni w przeciągu właściwie dwóch, trzech tygodni. No to jest wow, no aż się chce teraz oglądać, wstawać. Są wyniki, jest fajna gra, widać walkę, jest spacing, są trójki. Oni dzisiaj 15 trójek do przerwy wsadzili, co jest rekordem organizacji. Więc no tylko się cieszyć i mieć nadzieję, że jednak pojawią się w playoffach i tam sprawią jakąś niespodziankę. Dokładnie, a tym bardziej to powinno cieszyć, bo sami wszyscy pamiętamy, jak od początku sezonu praktycznie każdy, kto ogląda NBA, narzekał, że Lakersom brakuje trójek. To było to, czego im najbardziej brakowało i wiadomo, że Westbrook tego nie dawał ani teraz, ani tak naprawdę nigdy przez całą swoją karierę. Dorzucili sobie dwóch zawodników, którzy potrafią te trójki trafiać, czyli D'Angelo Russella i Malika Beasleya. Chociaż Beasleyowi póki co jeszcze te trójki tak nie siedziały. No dzisiaj w nocy no, wpadło mu chyba 7 trójek do przerwy, z tego co dobrze jeśli dobrze pamiętam. Tak, natomiast to, na co ty zwróciłeś uwagę, ta chemia w drużynie, która się całkowicie zmieniła, która się wreszcie pojawiła, mam wrażenie, że ona zaczęła się budować w meczu w Dallas, wtedy kiedy Jared Vanderbilt został posadzony na Luce Doncicu, wtedy kiedy on też dał mnóstwo zbiórek w ataku, ponowień. To było takie trochę pokazanie, ok, teraz w tą stronę pójdziemy. I to widać też w liczbach, bo Lakersi, odkąd zostały zrobione te zmiany, ja teraz pokażę tą tabelkę naszym widzom, ich ofensywa jest mniej więcej na tym samym poziomie, jest tam stracili o 0,4 punktu na 100 posiadań, to jest praktycznie żadna różnica. Natomiast to, co robi tutaj różnicę podstawową, to jest obrona. Bo oni z obrony na poziomie 114,3 do trade deadline skoczyli teraz na 108,8 punktów traconych na 100 posiadań po trade deadline. To jest 5,5 punktu różnicy. To jest ogromna, ogromna różnica. Wynika ona przede wszystkim z tego, że lepiej rotują, że nie ma tego gościa jak Russell Westbrook, który albo sobie będzie polował na przechwyt, albo po prostu stał i czekał, aż ktoś sobie rzuci, on spróbuje złapać zbiórkę. Tylko są goście, którzy zapieprzają, rotują, walczą. Oni też dużo lepiej teraz zbierają zarówno w obronie, jak i w ataku i pozwalają rywalom na prawie 4 punkty procentowe gorszą skuteczność z gry. Także z mojej strony przynajmniej, nie wiem jak ty to widzisz, ogromne zasługi tutaj Darwina Hama, że on do nich dotarł, że on razem z nimi zbudował tą chemię i że oni fajnie rzeczywiście zapieprzają i walczą. Wiesz co, oczywiście, że tak i powiem więcej. Ten zespół mi bardzo przypomina ten zespół mistrzowski z bańki, gdzie była taka fajna zbieranina graczy wokół Antonego Davisa, którzy po prostu robili wszystko to, co trzeba było zrobić, żeby wygrywać mecze w skrócie. Czyli robili spacing, trafiali trójki i przede wszystkim bronili. I tutaj, tak jak wspomniałeś, nazwisko Vanderbilta jest niesamowicie istotne, ale w ogóle no, wszyscy ci, którzy się pojawiają na parkiecie, tam oni naprawdę robią dużo dobrej roboty po tej drugiej stronie boiska. I to jest pewnie takim kluczem, bo to, że no myślę, że te dwa czynniki, poprawienie obrony poprzez te transfery, które miały miejsce. Tutaj Vanderbilt wyskakuje jak taki naprawdę Joker w zasadzie w talii Hama, bo to, co robi w obronie, to jest naprawdę, naprawdę wow. Rzuca się za tymi piłkami na linię końcową, na auty, to naprawdę świetnie się to ogląda. I pozostaje tylko żałować, że wcześniej te zmiany nie nastąpiły i że taki Vanderbilt nie mógł się pokazać wcześniej w Jeziorowcach, bo byłby może kandydatem, może nie numerem jeden do nagrody obrońcy roku, ale na pewno byłby gdzieś tam wymieniany. I sam jestem ciekaw, jak to dojście do Lakersów spowoduje, poprawi jego notowania w tej kwestii. Mamy więc tak jak mówisz, mamy Vanderbilta, mamy też D'Angelo Russella i mam wrażenie, że on ma trochę niewdzięczną rolę. Bo rzeczywiście dostał teraz lejce w drużynie i on tak naprawdę prowadzi ten zespół, szczególnie kiedy nie ma LeBrona, ale z drugiej strony jest cała ta historia związana z tym, że jemu się kończy kontrakt, ma być wolnym agentem i w podobnej sytuacji będzie Kyrie Irving. I wielu ekspertów ze Stanów spekuluje już dzisiaj, że Russell tylko dogra ten sezon i zostanie poświęcony po to, żeby w miejsce jego kontraktu przejęty został Kyrie Irving. Myślisz, że on w ogóle na to patrzy, czy on w ogóle się tym przejmuje, D'Angelo, czy zupełnie ma to gdzieś i chce zbudować samego siebie, swoją przyszłość też dzięki temu, niezależnie od tego, co mówią media? Powiem tak, Russell
oczekiwania, jakie miałem w stosunku do D'Angelo Russella po przejściu, nie były tak wysokie jak poziom gry, który obecnie prezentuje. Trafia, odkąd od momentu transferu trafia 40, już sobie spojrzę, 47% trójek. To jest 8% więcej niż to, co robił w tym sezonie, więc naprawdę jest mega odpalony. Widać, że ten transfer bardzo pozytywnie na niego podziałał. Czy ma to w głowie, że jest w tak zwanym contract year i za rok może zmienić swojego pracodawcę? Nie wiem, natomiast świetnie to na niego wpływa, bo poczuł wiatr w żagle, jest na starych śmieciach, może coś udowodnić i wie, że jeśli będzie grał tak jak do tej pory, to niewykluczone, że Lakersi zmienią plany i być może nie będą atakowali Kyriego, który jest dużym znakiem zapytania. I szczerze mówiąc, ja życzyłbym sobie, żeby jednak ten trzon zespołu został na przyszły sezon, bo fajnie to wygląda, po prostu fajnie to wygląda. Kyrie, owszem, to jest gwiazda, ale nie mamy pewności, czy on dogra do końca nawet przyszły sezon, gdyby znalazł się w składzie Jeziorowców. I jakie będzie w ogóle jego nastawienie, jego chęć rywalizacji, wygrania czegokolwiek. No, nie szedłbym w tym kierunku, po prostu. No. Ale tak jak mówisz, no, to decyzje nie należą chyba tutaj do zawodników, tylko decyzja została albo już podjęta, albo dopiero się będzie podjęta na górze, tak? Dobra, to mam jeszcze pytanie o jeszcze jednego zawodnika, który doszedł niedawno do Lakersów. Ten, który doszedł jako pierwszy, czyli Rui Hachimura. Bo mam wrażenie, że wymagania, jakieś oczekiwania w stosunku do niego były mocno wygórowane. Pamiętamy, to jest zawodnik, jeśli dobrze liczę, z pierwszej dziesiątki draftu parę lat temu z tej drużyny Duke razem z Zionem, z Camem Reddishem. I gdzieś ten cały hype na niego, mam wrażenie, zdecydowanie opadł. On ma rolę w tej chwili szóstego zawodnika, pierwszego zmiennika w Lakers, bo w pierwszej piątce wychodzą na skrzydłach Vanderbilt i Troy Brown Jr. Pytanie, czy ty jesteś zadowolony z tego, co prezentuje Hachimura, czy wciąż widzisz, że u niego brakuje czegoś? Jak ja patrzę, to mam wrażenie, że brakuje mu pewności siebie, brakuje mu właśnie tego naturalnego rytmu, który powinien mieć, a to może wynikać z tego, że jego oczekiwania są zdecydowanie większe niż tylko bycie zmiennikiem. Wiesz co, wydaje mi się, że z nim jest taki problem, że on jeszcze chyba nie do końca znalazł swoje miejsce w tej drużynie. Natomiast czy podoba mi się jego gra? Na pewno jest wybitny na pół dystansie. Dawno nie widziałem zawodnika, który trafiałby tak często pół dystans, który korzystałby z tego pół dystansu. On tam nawet potrafi zagrać tyłem do kosza i rzucić fadeawaya z pół dystansu, co jest naprawdę trudnym rzutem. Na pewno problemem będzie tutaj to jego mniemanie o sobie, to ile on chce pieniędzy zarobić po tym sezonie w nowym kontrakcie, więc obawiam się, że Lakersi nie będą w stanie go po prostu dać mu tyle, ile on myśli, że na tyle zasługuje. Natomiast to nie jest zawodnik, którego ja bym jeszcze skreślał, bo to, że on dzisiaj gra tak jak gra, nie oznacza, że wiesz, no mamy wielu zawodników w NBA, którzy na ten wyższy poziom wchodzą dopiero w piątym, w szóstym sezonie grania. Ta gra dla nich zwalnia dużo później, więc to jest zawodnik, którego chciałbym mieć w składzie. Na pewno nie za takie pieniądze, jakie on chce, bo mówiło się o tym, że on chyba chciał nawet Maxa od Waszyngtonu, więc to nie, to na pewno nie Max. Natomiast sam jestem ciekaw, jak go rynek zweryfikuje w te wakacje i jak to się potoczy. Na pewno ma jeszcze dużo do zrobienia, dużo do udowodnienia i ja bym go jeszcze tak szybko nie skreślał po prostu. Okej, okay. Ja obstawiam, że za drużyny pokroju Charlotte Hornets, Detroit Pistons, drużyny, które nie mają nic do stracenia, oni mogą go przejąć, dać mu rzeczywiście duże, duże pieniądze i po prostu zaryzykować, tak? Bo co mają do stracenia? Najwyżej kolejny rok spędzą na dnie tabeli. Dokładnie. Ostatni temat, jeśli chodzi o Lakers, bo wiemy, że grają w tej chwili jeszcze bez dwóch zawodników z rotacji. Wiadomo, LeBron James, a drugi to jest Mo Bamba. Mo Bamba, mam wrażenie, tutaj jego ewentualny powrót w którymś momencie nie będzie robił aż tak dużej różnicy. Ale zaryzykuję takie stwierdzenie. Czy uważasz, że powrót LeBrona Jamesa nie sprawi, że drużyna gorzej zacznie grać w obronie? Nie w ataku, tylko w samej obronie. Wiesz co, ja nawet powiem więcej, to przy czym ty dałeś znak zapytania, ja bym jeszcze dorzucił właśnie ten atak, bo LeBron James oczywiście wiemy, jakiej klasy jest zawodnikiem, natomiast LeBron James ma już swoje lata i to nie jest tak grający LeBron jak choćby w bańce, który zasuwał w obronie,
i wielokrotnie było już wiele akcji było w tym sezonie już takich, że LeBron zasypiał w obronie w ogóle, tracił swojego zawodnika, młodszy zawodnik go mijał, więc to już nie jest ten sam LeBron i to, że dzisiaj go nie ma w składzie, to nie oznacza, że po jego powrocie Lakersi zaczną automatycznie grać o LeBrona lepiej, bo może nagle się okazać, że jednak wiesz, no bardzo często pewnych rzeczy nie widzi się na boisku. Nie widzi się tego, jak zawodnik dobrze broni, jak bardzo męczy zawodnika ataku i tak dalej, i tak dalej. Nagle może się okazać, że jednak lepiej mieć dwóch, trzech takich Dobermanów w piątce, którzy robią robotę w obronie i Antonego Davisa z tyłu, który to wszystko tam blokuje w ostatniej linii obrony, niż właśnie LeBrona, więc obawiam się tego powrotu troszeczkę, bo są w fajnym gazie, złapali fajny rytm. LeBron też zabierze piłkę z rąk D'Angelo Russella, więc a D'Angelo Russell jest świetny z piłką, więc to na pewno nie będzie tak łatwo układać. Jasne, że nie ma co płakać, no lepiej mieć LeBrona niż go nie mieć, tak? Natomiast sam jestem ciekaw, czy to nie zburzy pewnego porządku, który się tam wykształtował, wyklarował i świetnie, po prostu świetnie się to ogląda. No. Ja myślę, że Darwin Ham jest na tyle już, wiadomo, to jest jego pierwszy pełny sezon, tak, ale jest na tyle doświadczony, że znajdzie jakieś rozwiązanie. Myślę, że może z początku dawać mniejsze minuty LeBronowi trochę, żeby on spokojnie wszedł w rytm. I myślę, kluczowe to, co ty powiedziałeś, rozdzielić trochę minuty LeBrona i D'Angelo Russella, żeby Russell miał te minuty, kiedy on jest po prostu na kierownicy i kiedy on decyduje, jak ta drużyna ma grać. Bo trzymanie go tylko i wyłącznie jako spot-up shootera obok, to już było trochę robione w Minnesocie, kiedy piłkę zabrał mu Anthony Edwards i to nie wychodziło dobrze. Russell ewidentnie najlepiej czuje się z piłką. To Piotrze, ja mam do ciebie pytanie. Dawaj. Czy uważasz, że to, co robi z drużyną Darwin Ham, czy Frank Vogel byłby lepszy, czy byłby gorszy? To teraz trudne pytanie. Frank Vogel miał swoje ograniczenia oczywiście, natomiast też był trenerem, który potrafił wyciągnąć maksa z nieoczywistych zawodników. Ja pamiętam, że on nagle w bańce ni stąd, ni zowąd dostawał minuty Talen Horton-Tucker w swoim debiutanckim sezonie. On potrafił świetnie uruchomić Dennisa Schroedera, dopasować Rajona Rondo do tego zespołu przecież wtedy. To, co oni wyciągali z Javela McGee, z Dwighta Howarda, to było coś, co potrafi świetnie robić Vogel. Oczywiście gdybamy sobie w tej chwili tylko, co by było, gdyby Vogel został, a nie Darwin Ham. Wydaje mi się, że to jaka jest podstawowa różnica dla mnie, to jest kontakt zawodnika, trenera z zawodnikami. Vogel nigdy nie był zawodnikiem na poziomie NBA. Darwin Ham był. I co jest, myślę, kluczowe, Darwin Ham był w NBA zawodnikiem z końca ławki. On był zawsze zawodnikiem numer 9, 10, czasem nawet 11 w rotacji. Nigdy nie grał w dużych minut. Ale był w drużynach, które bardzo często stawiały właśnie zespołowość ponad grę gwiazdami. Przecież on był chociażby w tym, pewnie bardzo przykrym dla ciebie, zespole Detroit Pistons, który zdobył mistrzostwo w 2000, chyba 2003 czy 2004 roku, w czwartym, przeciwko Lakersom. On był w tamtej drużynie, więc on wie, jak budować chemię i wydaje mi się, że pod tym kątem, patrząc na to, że teraz ta drużyna nie ma tyle gwiazd, co miała ta w bańce prowadzona przez Vogela, to jest mu o tyle łatwiej ten zespół poprowadzić, bo on po prostu lepiej czuje takiego Troya Browna Juniora, Jareda Vanderbilta czy innych zawodników i łatwiej mu będzie wkomponować to w grę obok LeBrona, Davisa. Więc wydaje mi się, że Vogel lepiej by się dogadał z gwiazdami typu Rondo, Howard, nawet Carmelo Anthony, a Ham jest lepszy pod kątem współpracy z tymi graczami, powiedzmy, o mniej głośnych nazwiskach. Ja jestem ciekaw, co stało za tym, że Vogelowi podziękowano, bo to na pewno nie były tylko kwestie boiskowe. Tak jak mówisz, te kwestie kontaktu z zawodnikami pewnie miały swój duży wpływ na to. Natomiast było mi smutno, że tak naprawdę Vogel poleciał dlatego, że dano mu do zabawy samochód wyścigowy, którym nie dało się ścigać po prostu. I dlatego wyniki były takie, jakie były. A jak miał zabawki na solidnym poziomie, to zdobywał mistrzostwo, więc dla mnie troszeczkę szkoda, że tak szybko mu podziękowano. Moim zdaniem powinni najpierw podziękować Russellowi i Westbrookowi i wtedy dopiero zastanawiać się, czy w ogóle coś z tego sklei. Natomiast dzisiaj Darwin Ham jest trenerem i po prostu trzymajmy jako kibice Jeziorowców za niego kciuki, żeby sobie ogarniał dalej tą kuwetę. Tak jest, tym bardziej, że nie ma co ukrywać, nawet jeżeli nie jesteście fanami Lakersów.
To jest trochę jak z Realem Madryt i Barceloną w Hiszpanii. Jeżeli drużyny z najlepszym zapleczem, z największym fanbase'em nie są na szczycie, to też powoduje zmniejszenie zainteresowania całą ligą. Tak? I gdyby Lakersi dołowali, tak jak to miało miejsce po zakończeniu kariery Kobe'ego Bryanta, to zainteresowanie spada. Szukamy go gdzieś indziej oczywiście, ale to nie jest tak łatwo zbudować zainteresowanie nową drużyną, więc całe NBA potrzebuje mocnych Lakersów, mocnego Bostonu, mocnych Knicks na przykład. Bo to po prostu napędza dalej to ten cały hype wokół NBA i to nasze zainteresowanie. Także ja się cieszę, że te drużyny idą w górę. Cieszę się, że też są takie drużyny jak Memphis, jak Denver, czyli trochę z mniejszych rynków, które sobie świetnie radzą, bo to też pokazuje, że są różne drogi budowania dużych drużyn w NBA. Dlatego ja się strasznie cieszę z wyników Knicksów, bo New York Knicks to jest taka drużyna, która no w tym roku nareszcie zaliczyła jakiś tam progres. Nareszcie będą w playoffach, można się spodziewać po nich czegoś fajnego. I naprawdę to, że oni wrócili do grania, że fajnie grają, że są liderzy, no to jest mega sytuacja i dla tej metropolii, którą jest Nowy Jork i wszystkie miasta wokół Nowego Jorku, to jest na pewno coś fajnego dla tamtego rejonu Stanów Zjednoczonych. Ale fajnie by siadły takie finały Nowy Jork z Lakersami, co? O kurczę, no coś, no mega, mega, mega. Madison Square Garden z finałami NBA, no tam musiało być. Wow. Tak. No i ceny biletów automatycznie najdroższe chyba, jakie mogłyby. Akurat miałem okazję być w Madison Square Garden i dla porównania bilet powiedzmy gdzieś tam pod kopułą hali kosztuje powiedzmy do $100, około 80. Za te pieniądze praktycznie w każdej innej hali NBA można sobie usiąść naprawdę na fajnym miejscu, gdzieś już może nie blisko parkietu, ale gdzieś w połowie drogi pomiędzy ostatnim miejscem a parkietem, a przy odrobinie szczęścia naprawdę w 10. rzędzie gdzieś coś tam znaleźć. Natomiast Nowy Jork, Los Angeles to są takie metropolie, to są najbardziej znane, największe miasta, najwięcej turystów. I te miejsca są naprawdę strasznie drogie, więc jestem ciekaw, jakie ceny byś osiągały, jakby finał NBA były w Nowym Jorku. To masakra musiałaby być. Myślę, że pewnie te miejsca, o których ty mówiłeś, mogłyby chodzić po $1000 sztuka. Te pod kopułą hali? Pod kopułą hali. Tak, bardzo możliwe. No już w Bostonie chyba w zeszłym roku, jak chciałem się wybrać, to chyba ceny już właśnie oscylowały wokół $1000 gdzieś tam pod kopułą hali, więc Nowy Jork myślę, że nawet więcej pewnie. Dobra, przechodzimy do kolejnego tematu, który chciałem zahaczyć dzisiaj. To jest wyścig po MVP. Ja sobie wybrałem czterech zawodników, którzy moim zdaniem gdzieś tam walczą, chociaż ten czwarty, czyli Luka Doncic, to jest tak trochę, mam wrażenie, na doczepkę. I ostatecznie rozstrzygnie się ta walka pomiędzy Nikolą Jokiczem, Joelem Embiidem i Janisem Antetokounmpo. I chciałem się ciebie spytać, bo naszym partnerem naszego podcastu jest firma TotalBet, która wrzuca bardzo fajne możliwości typowania właśnie NBA, zarówno meczów codziennych, jak i nagród całosezonowych. Możecie zajrzeć sobie do linku u nas w opisie i właśnie typować, więc zachęcamy Was do tego. Natomiast chciałem się ciebie spytać, kogo ty byś wytypował jako swojego MVP tego sezonu zasadniczego? Jokić. Krótko Jokić. I treściwie. Tak, tak. Ja myślę, że raz, że jego zespół jest numerem jeden, już nie wiem, czy w całej NBA, czy na Zachodzie, już sobie sprawdzam. Tylko okay, na Zachodzie. Natomiast przede wszystkim Jokić, bo mnie się wydaje, że oprócz tego, że to jest taka nagroda dla najlepszego zawodnika, to jest też trochę taka nagroda polityczna i na przykład, jeżeli Antetokounmpo miał tą nagrodę 2-3 lata temu, a Embiid. Poczekaj. Jokić to jest MVP poprzedni też? Dwóch ostatnich sezonów. Wow, no to mamy dobry. To powiem ci, że jest dosyć problematyczne w tej chwili dla mnie, bo tak jak obstawiłem Jokicia, bo szczerze mówiąc miałem to w głowie, że Embiid miał dwa razy, ale to Jokić miał dwa razy, a Embiid nie miał, tak? Embiid jeszcze nie miał i jest dosyć mocne lobby w Stanach wśród czarnoskórych dziennikarzy, Kendrick Perkins, Shaq ostatnio. Dużo właśnie czarnoskórych dziennikarzy chce Embiida na MVP. To gdybym miał postawić pieniądze, wybrałbym Embiida. Dlatego, że jako jedyny z tej trójki nie ma. Czwarty kandydat to kto jest? Luka. Ale Luka przegrywa bilansem zespołu, myślę. Pomyliły mi się bilanse Clippersów z Dallas Mavericks. To Dallas Mavericks ma taki sam bilans jak Jeziorowcy obecnie. Powiedz mi, najgorszy kurs jest, rozumiem, na Lukę? Tak. Okej, to tu bym tego nie postawił, czyli a pierwszy kurs najniższy na kogo? Najniższy jest póki co wciąż na Jokicia.
Ale ta różnica nie jest duża, bo tam jest, zdaje się, 2,50 Jokić, 3,20 Embiid, więc ta różnica nie jest taka duża. No wiesz, jeszcze do końca sezonu parę spotkań zostało. Głosujący biorą pod uwagę bilans drużyny z reguły i myślę, że jeżeli te różnice nie będą duże, typu właśnie tak jak teraz, 2-3 mecze, a Filadelfia ma nawet lepszy bilans od Denver na chwilę obecną, to ja bym postawił, że jednak Embiid, bo swoją grą do tej pory zasłużył na minimum jedno, nie ma w ogóle, więc myślę, że głosujący tutaj poszliby chyba tym tokiem rozumowania, chociaż to nigdy nie wiadomo. No. Ale powiem tak, jeżeli Jokić będzie miał 3 MVP, a Embiid nie będzie miał żadnego, to będzie to taki sam problem, jaki miałem w 2007 roku, jak Steve Nash dostawał drugi MVP, a Kobe był wciąż bez żadnego. O. I po można było dać Steve'owi Nashowi to MVP, natomiast patrząc z perspektywy czasu, to myślę, że większość głosujących zmieniłoby swoją decyzję i raczej daliby Kobiemu za tamten sezon, gdzie walił te 81, 63 w trzy kwarty i tak dalej, i tak dalej. Znaczy ja mam wrażenie, że zarówno wybór Jokicia, jak i Embida będzie dosyć łatwo obronić. To nie jest tak, że mamy wybór pomiędzy zawodnikiem, który zasługuje, a takim, którego wszyscy po prostu pchają, bo jakby nie patrzeć, Jokicza średnie w tej chwili to jest wciąż średnio triple-double na mecz praktycznie. Wiadomo, w historii zrobili to tylko Oscar Robertson i Russell Westbrook. Natomiast to, co robi jeszcze Jokic w porównaniu do Westbrooka, on ciągnie swoją drużynę. To jest numer jeden na zachodzie. Oczywiście ostatnio 4 porażki z rzędu, bardzo słaba obrona i zero wsparcia z ławki, bo nawet wczoraj, jak sobie patrzyłem na statystyki, to ten wskaźnik net rating z ławki rezerwowych nikt nie ma dodatniego. Tam najlepszy zawodnik z ławki, Bruce Brown, ma chyba minus 1 punkt średnio na 100 posiadań, kiedy jest na boisku. Więc Jokic tak naprawdę sam ciągnie całą drużynę i brakuje tego wsparcia, chociaż wiadomo, wrócili Michael Porter Jr. i Jamal Murray w tym sezonie, więc teoretycznie powinno być łatwiej, ale nie jest. Z drugiej strony mam wrażenie, że to ciśnienie, które jest coraz bardziej wytwarzane w Stanach, ta afera ostatnia o tym, co Kendrick Perkins powiedział, że Jokic to sobie nabija sztucznie statystyki tylko i wyłącznie po to, żeby zgarnąć nagrodę i mieć MVP i też średnią triple-double. Dołączył do tego ostatnio Shaq, który też mówi, że powinien dostać MVP Embiid, co bardzo szybko skwitował Charles Barkley. Mówisz tak tylko dlatego, bo Jokic jest biały. Więc wydaje mi się, że to ciśnienie, które coraz więcej ekspertów bądź celebrytów jak Kendrick Perkins, bo jego ekspertem do końca nie jestem jeszcze w stanie nazwać, to ciśnienie, które oni wytwarzają na wybór Embida, może przeważyć, no bo to koniec końców wybierają dziennikarze w Stanach, którzy bardzo często takich zawodników widzą dwa razy w ciągu sezonu, kiedy na przykład ich drużyna z zachodu, strzelam w tej chwili z Portland, gra z takim Embidem dwa razy do roku i to są często jedyne dwa razy, kiedy oni go widzą. Więc to nigdy nie jest super, super dokładny wybór, natomiast wracając do tego, co powiedziałem wcześniej, niezależnie od tego, który z nich dostałby tę nagrodę, ten wybór się obroni. Chociaż tak. Ostatnio mam wrażenie, że lepszy od nich jest Janis. Tak, i w ogóle przypomnij sobie sytuację, kiedy Janis dostawał bodajże dwa razy z rzędu MVP i odpadał po raz kolejny wcześniej w playoffach. I tutaj wiele dla tej narracji może zmienić wygrana Denver po prostu może z zachodu wreszcie, tak? Ale nie w sezonie regularnym, tylko w playoffach. Wiemy, że to jest nagroda za sezon regularny, natomiast Jokic chyba ma ten moment, kiedy w tym sezonie już kończą się dla niego jakieś wymówki, bo wcześniej ktoś wypadał, ktoś nie grał. Natomiast to jest chyba pierwszy taki sezon, gdzie już chyba nie będzie wymówek. To już nie jest ten moment, że Denver mogą, bo mają czas, bo są młodzi. Nie, to jest tu i teraz. I w tym sezonie, jak Jokic nie zdobędzie, nie wygra zachodu, nie wprowadzi Denver do finałów NBA, no to myślę, że to będzie duża rysa na jego karierze do tej pory, bo zachód w tym sezonie niby jest wyrównany, ale zobacz, co się dzieje. Memphis Grizzlies jest drugie na zachodzie i traci swojego najlepszego zawodnika, Jamoranta. Trzecie jest Sacramento Kings, które jeżeli szukamy faworyta do wylecenia w pierwszej rundzie, w sensie, że faworytem jest zespół, który odpada, to Sacramento jest idealnym kandydatem na to, żeby wypaść w pierwszej rundzie, bo są niedoświadczeni. Jak trafią na takich Clippersów, czy Lakersów, czy Dallas Mavericks, Golden State, to nikt nie postawi, myślę, grosza na Sacramento. Później mamy Phoenix Suns, które jednak ma większe problemy z kontuzjami.
Golden State, Clippersi, Lakersi, Dallas, wszystkie te zespoły grają na poziomie 50% i walczą, mają swoje jakieś tam problemy, więc niewygranie w tym roku zachodu przez Denver Nuggets będzie naprawdę dużym ciosem. To się zgadzam, to się zgadzam. Jeżeli rzeczywiście do tego dojdzie, to będzie duża rysa na Jokiczu, bo tak jak mówisz, to jest ten moment. On dostał wreszcie swoich zawodników, tych, którzy byli kontuzjowani, których nie było. Oczywiście nie są jeszcze w super formie, ale to jest ten moment. I wydaje mi się, tak samo jest na wschodzie z Embiidem. On musi też w tym roku wreszcie dojść do tych finałów konferencji chociaż, bo pamiętajmy, on nigdy nie wyszedł poza drugą rundę. Grał dwa czy trzy razy w tej drugiej rundzie. Raz był o jeden fartowny rzut Kawhia Leonarda od finału konferencji, kiedy Toronto wchodziło i zdobywało mistrzostwo. Ale tak poza tym, to nigdy nie wyszedł poza drugą rundę. No nic, przechodzimy dalej. Kolejny temat, jaki mam przygotowany na dzisiaj, to jest, ja to nazwałem, nawiązując do doktora Jekylla i Mr. Hyde'a, doktor Dom i Mr. Wyjazd, czyli to, jak Golden State Warriors prezentują się na własnym parkiecie i poza nim. I tak jak sobie przygotowałem tabelkę, którą wam teraz pokazuję, oni u siebie mają bilans 29-7, to jest chyba czwarty najlepszy bilans w NBA. Na wyjeździe 7 zwycięstw, 26 porażek. Gorsi są tylko chyba Charlotte i Detroit. I tak samo, i to, tak jak chwaliliśmy przed chwilą Lakersów za to, że poprawili się w obronie, tak to, w jaki sposób bronią Warriors u siebie na wyjeździe, to jest mega różnica, bo oni u siebie mają trzeci najlepszy wskaźnik defensywny w lidze, a na wyjeździe 28. Skąd cholera to się bierze? Przecież to nie jest drużyna debiutantów, to jest drużyna doświadczonych zawodników. Okej, mają problemy z kontuzjami, bo nie ma od dłuższego czasu Andrew Wigginsa, ten, który miał pomóc w obronie Gary Payton drugi, odkąd przyszedł, też wciąż nie może grać, może za około 10 dni się pojawi. Ale co tam się dzieje, tak jak ty na to patrzysz? Ja obawiam się, że ani my nie będziemy znali odpowiedzi na to pytanie, ani myślę, sami zawodnicy Golden State Warriors chyba nie będą znali odpowiedzi na to pytanie. Ja nie wiem, czy to trochę nie jest tak, że podświadomie sobie po prostu na wyjazdach odpuszczają, ale no to jest takie moje gdybanie, no bo jaki znajdziesz inny powód? No trochę tak jest, że zespoły, które są, wiesz, no Golden State Warriors jakby nie było, to są obecni mistrzowie NBA. Więc to tam większość zawodników to są już leciwi zawodnicy, ci z trzonu. Więc oni na pewno chcą się oszczędzać na playoffy. Obstawiam, że jadą sobie tak na pół gwizdka i że no, dużo łatwiej wygrywa im się jednak w domu, no bo no, nie wiem, no, lepiej czują kosze są wszędzie te same, parkiet jest wszędzie ten sam, więc nie wiem, no jakie masz zdanie na ten temat? Ja myślę, że trochę podobnie jak ty. Zresztą ostatnio powiedział to nawet Draymond Green, bo po meczu chyba z Memphis, bo tam była ta sytuacja, że z Dillonem Brooksem się panowie trochę posprzeczali, Draymond trochę zhejtował Brooksa w swoim podcaście, na co Brooks powiedział, że on chyba nie słucha tych podcastów, coś w tym stylu. I po meczu, który Memphis wygrali oczywiście u siebie, bo Golden State nie wygrywa na wyjeździe od 2 czy 3 miesięcy, Green powiedział jedną prostą rzecz. Jest marzec. Nas nie obchodzą mecze w marcu. My mamy wygrywać wtedy, kiedy to ma znaczenie. Krótko mówiąc, czyli wtedy, kiedy są playoffy. Pytanie tylko, czy oni do tych playoffów wejdą, bo jeżeli oni utrzymają taki rytm, że wygrywają wszystko u siebie, a przegrywają mecze wyjazdowe, to oni skończą sezon z bilansem 50%. I te 50% im zdecydowanie nie wystarczy do tego, żeby być w czołowej szóstce. 50% zwycięstw na koniec sezonu to jest w najlepszym wypadku dla mnie play-in, a oni już kilka sezonów temu mieli tę sytuację, kiedy dostali się do play-in i odpadli właśnie z Lakersami. Więc tak, myślę, że tego nie chcieliby powtórzyć, bo może się zdarzyć taki mecz nawet na własnym parkiecie, że im w końcu nie wyjdzie. Wiesz co, tak patrzę sobie, że niektóre zespoły już rzuciły wyższy bieg. Golden State Warriors mają 7-3 w ostatnich 10 spotkaniach i myślę, że tego play-in raczej unikną. Tylko jakbyś spojrzał, to te 7 zwycięstw to jest 7 meczów u siebie, a 3 porażki to są 3 mecze wyjazdowe. A jak wygląda ich kalendarz do końca roku, powiedz mi? Więcej meczów mają do rozegrania na wyjeździe. Zostało im 5 u siebie i 8 na wyjeździe. Nie ma lepszego momentu na przełamanie niż marzec, kwiecień w NBA. Nie wiem, musiałbym jeszcze zerknąć, z kim mają te mecze na wyjazdach, bo to też jest loteria, z kim będą grali, bo jeżeli to są wyjazdy typu Houston, Portland, czy gdzieś tam na wschód nawet, no to wiesz, to powinno na papierze się dużo łatwiej wygrywać takie mecze. Natomiast ja myślę, że tu już chyba nie robiłbym z tego bilansu jakiejś tam dużej afery, że oni spokojnie są w stanie poprawić, bo z tego, co widziałem w ostatnich spotkaniach,
to naprawdę wrzucili wyższy bieg i jakoś jestem dziwnie spokojny o nich. I powiem więcej, życzyłbym sobie, żeby w pierwszej rundzie spotkali się z Memphis, bo później raczej nie będą mieli okazji się spotkać, a gdyby się spotkali w pierwszej rundzie, to tam by, kurczę, wióry leciały. O ile Jamorant wróci, bo przecież pojawiła się ta informacja o... Jamoranta na pewno nie zobaczymy w tym sezonie, bo tam się mówi o 50 spotkaniach zawieszenia, więc raczej nie sądzę, żeby Jamorant wrócił. Natomiast nawet Grizzlies bez Jamoranta to jest walczący zespół, posiadający walczaków, no i to będzie fajna seria. Już nawet nie mówię o tym, że wiesz, że to się skończy w 7 meczach. No nie, bo Golden State na chwilę obecną na papierze to wygrywa taką serię w 5-6 meczach. Natomiast chodzi mi bardziej o to, że tu już jest tak dużo złej krwi pomiędzy tymi zespołami i zawodnikami tych drużyn, że no takie rzeczy się po prostu chce oglądać, nie? Dokładnie tak. Trochę takiego klimatu lat 90. by się przydało. Dokładnie. Dobra, przechodzimy do ostatniego tematu. Ostatni temat, jaki na dzisiaj mamy przygotowany, to jest kontuzje, które dopadają wielkie gwiazdy w NBA, bo to co chwila się pojawia. W ostatnich tygodniach mieliśmy urazy LeBrona Jamesa, w meczu z Dallas mieliśmy uraz Kevina Duranta na rozgrzewce przed jednym ze spotkań. I tak chciałem właśnie, przygotowałem sobie listę. Ta lista będzie podzielona na dwie tabelki graczy, którzy albo od dłuższego czasu nie grają, jak to wpływa na ich drużyny. Mamy zawodników typu LaMelo Ball, którzy wiadomo grają w drużynach trochę słabszych, jak Charlotte Hornets, ale tak czy siak ten bilans z nim jest dużo lepszy niż bez niego. Mamy Lukę Doncicza. I tutaj ten bilans jest bardzo rozbity, bo gdy Luka jest na boisku, to Dallas mają bilans 31-26, który dawałby im w tej chwili piąte miejsce na zachodzie, a bez niego mają 3 zwycięstwa i 9 porażek, czyli z automatu są gdzieś tam być może przed San Antonio i Houston tylko i wyłącznie. I teraz pytanie, nie ma Doncicza, nie ma ostatnio Irvinga. Jak to wpływa na samo Dallas, bo okej, okay, fajnie, mi się podoba chociażby ostatnie oglądanie tych młodziaków, Josha Greena, chyba to jest drugoroczniak i debiutanta Jadona Hardiego na kierownicy, ale to pytanie, czy to ma sens w ogóle takie ogrywanie, mam wrażenie, bo jak tylko wrócą Irving i Doncic, to oni zostaną zupełnie zmarginalizowani. I takie pytanie do ciebie, bo też widać, nasi widzowie w tej chwili widzą tabelkę z bilansem Lakers z LeBronem i bez niego. Z LeBronem to jest 24-23, bez niego to jest 10-12, więc minimalnie poniżej 50%, chociaż wiemy, że w ostatnich tygodniach ten bilans zdecydowanie się poprawia. Wiesz co, ten bilans Lakersów jest bardzo niemiarodajny, ponieważ te wcześniejsze mecze to był jeszcze okres, kiedy w składzie był Russell Westbrook. Tam jeszcze też chyba nawet Tony Davis wypadał na jakieś mecze, więc tutaj ciężko znaleźć, wiesz, to by trzeba było przedzielić taką czerwoną kreską i zobaczyć, jaki bilans Lakersi mają od momentu, kiedy nie wiem, po trade deadline nie ma na przykład LeBrona, tak? I tu dam sobie rękę uciąć, że to są te ostatnie mecze, czyli to jest pewnie 5-3, 6-3, pewnie coś takiego. Tak, 9-4 mają od trade deadline, no to tam jeszcze, czyli od tego zwycięstwa z Dallas, tak naprawdę, więc być może uciekła im jedna porażka, jedno zwycięstwo, coś w tym stylu. Natomiast na pewno jest to mocno dodatni bilans, bo no wiesz, no to wynika z tego, że są dużo lepiej zbudowani, mają dużo szerszą rotację, no to niestety tak jest, że może pieniądze nie grają, ale umiejętności grają. No, jeżeli masz dobrze dopasowanych zawodników, szeroką rotację, to nawet wypada ci LeBron i wchodzi za to inny zawodnik do rotacji i będą grali, no bo muszą grać, tak? Natomiast jeżeli chodzi o Dallas, to tam zespół od samego początku był tworzony wokół Luki, to Luka miał przecież najwyższy wskaźnik uczestniczenia w akcji swojego zespołu w lidze bodajże, przez niego przychodziła każda akcja, on budował każdą akcję, więc jeżeli taki zawodnik ci wypada, który ci tworzy całą grę i skupia wszystkich wokół siebie i cały game plan masz wokół tego, że masz Lukę, no to wtedy masz dużo większy problem, tak? Więc no, chciał, nie chciał, zdrowie będzie na pewno decydowało o tym, czy takie drużyny jak Lakers, jak Dallas, zresztą no nie oszukujmy się, wyciągniesz lidera praktycznie z każdej drużyny NBA i owszem, to będą drużyny na poziomie może wygrania rundy w playoffach, ale na pewno nie na zdobycie mistrzostwa, tak? Bo wyciągnij sobie Janisa z Milwaukee, Doncicia z Dallas, Jokicia z Denver, Duranta z Phoenix Suns, LeBrona z Lakersów, Tatuma z Bostonu i Embiida z Filadelfii i żaden z tych zespół nie zdobędzie mistrzostwa NBA, tak? Nie ma szans. No. To powiedz mi teraz,
Jak bardzo kibice Lakers cieszą się z problemów kadrowych w innych drużynach, chociażby w Nowym Orleanie, bo tutaj wiemy, że nie ma od dłuższego czasu Ziona Williamsona, bo to już jest 3 miesiące zdaje się. No i też bilans z Zionem to jest 16-24. Też teraz mam wrażenie, że gdyby Kevin Durant był zdrowy, to Phoenix bardzo szybko by doganiali Sacramento Kings i być może prześcignęliby ich w walce o trzecie miejsce w konferencji. A odkąd Durant jest kontuzjowany, to też Phoenix gra mocno w kratkę. I w ogóle od momentu, kiedy został pozyskany, to mają bilans 3-0 w meczach, w których był Durant, a 4-4 w meczach, w których go nie było. Pytanie, czy takie uzależnienie, jakie jest od gwiazd, bo ewidentnie Phoenix Suns w tym sezonie poświęcili swoją głębię skład, oddając Kama Johnsona, Michaela Bridgesa, który zresztą fantastycznie gra teraz w barwach Brooklynu, w zamian za to, żeby dostać Kevina Duranta tu i teraz. Czy ty uważasz to za dobry ruch, czy mimo wszystko, który można uargumentować tym, Durant ma swoje lata, Chris Paul też ma swoje lata, spróbujmy teraz, jak nie teraz, to pewnie nigdy. Ale z drugiej strony poświęcasz przyszłość, chociaż z drugiej strony na tą przyszłość masz i Bookera, i Aytona. Jak ty to widzisz, jeśli chodzi o Phoenix? Wiesz co, przede wszystkim tak, jeżeli chodzi, tam wspomniałeś na początku pytania o kibiców Lakers, czy oni się cieszą. Pewnie są tacy, którzy się cieszą, natomiast wychodzę z założenia, że wiesz, ja przeżyłem jako kibic Lakersów, przeżyłem kontuzję Andrew Bynama, które skończyły marzenia o mistrzostwie Lakersów o tytule w 2008 roku i skończyły tak naprawdę przyszłość tej organizacji w pewnym stopniu, bo Bynum w pewnym momencie świetnie rokował, więc ja to przeżyłem i naprawdę nie życzę nikomu, żeby te kontuzje psuły zawodnika, który może być kimś fajnym w tej lidze. To nie jest fajne, że kontuzje spotykają graczy NBA. A jeżeli chodzi o to, druga część pytania, powtórz jeszcze raz. Druga chodziła o przyszłość Phoenix Suns. To uzależnienie od Duranta na teraz, od zawodnika już wiekowego i podatnego na kontuzję. Na miejscu Phoenix Suns zrobiłbym ten transfer 10 razy na 10. W sensie, jeśli masz możliwość pozyskania Kevina Duranta i sparować go z Devinem Bookerem, z Chrisem Paulem i z Aytonem, ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, bo to jest czwórka, która może zdobyć tytuł mistrzowski w tym sezonie. No nie oszukujmy się, jeżeli będą zdrowi, a ta kontuzja Duranta to nie jest jakaś kontuzja przeciążeniowa, no po prostu... Skręcił kostkę, no po prostu, no na rozgrzewce gdzieś tam. Więc to mogło dorwać każdego. Chociaż tutaj PESEL na pewno nie ułatwia pewnych spraw i u LeBrona, i u Kevina Duranta. Natomiast wiesz, no co mają zrobić Phoenix Suns? Mają Chrisa Paula, dla którego to jest prawdopodobnie ostatni taniec. Jeśli nie ten, to w przyszłym sezonie to już pewnie będzie nachodzonego u niego. Więc to jest ostatnia szansa na to, żeby zdobyć tytuł w tym składzie. I dlaczego nie pójść all in? Co oni mają do stracenia? Mają się przebudować w tej chwili? To jest bez sensu. Oni byli właśnie albo o zdrowie tamtego składu, tak? Albo takiego Kevina Duranta od zdobycia mistrzostwa. No, ja bym zrobił ten transfer, jestem wielkim fanem tego transferu i wiem jedno, że w serii playoffs, jeśli będą zdrowi, to ja nie wiem, czy jest drużyna na zachodzie, która jest w stanie wygrać z nimi 4 mecze. Szczególnie, że w playoffach bardzo mocno zawężasz rotację, tak? I nie grasz 10-12 zawodnikami, tylko ograniczasz się do 7-8 często. Że tak, natomiast jeszcze ja tutaj czekam jeszcze na jakieś. Zastanawia mnie, czy Phoenix jeszcze kogoś dorzuci, tak? Bo ta rotacja u nich faktycznie jest wąska. Jak nie dorzuci, no to troszeczkę margines sobie zmniejszają. Ale no kurczę, no ja jestem wielkim fanem tego zespołu w tym składzie. Znaczy nie jestem fanem Phoenix Suns, bo dużo złego zrobili w moim życiu kibicowskim. Natomiast podoba mi się ta koncepcja i tyle. No, trochę im zazdroszczę, bo naprawdę fajny trzon składu. I wiesz, to nie jest taki, to jest tam, możesz grać i przez środek, przez Aytona i obwodem. Masz dwóch chyba z trzech albo czterech najlepszych rzucających w lidze. No bo kogo masz? Booker i Durant, no to masz jeszcze Klay Thompson, Stephen Curry, Dame Lillard, jak jest w formie i kogo tam jeszcze byś dorzucił z rzucających w tej lidze, którzy mogliby konkurować z tą piątką, no to są chyba najlepiej rzucający. No tak, nie, no w ogóle Durant i Booker, no to jest elita elit. No dokładnie, więc wiesz, no broń coś takiego. No jeszcze masz Chrisa Paula, który przecież potrafi też zagrać jeden na jeden i w pojedynkę, wiesz, wygrać ci mecz trójką czy rzutem z pół dystansu, więc naprawdę, no trzeba będzie się bać tej drużyny w playoffach, no. Dobra, Rafał, będziemy kończyć.
Ostatnie, najważniejsze pytanie. Gdzie będą Lakers w czerwcu tego roku? Wow, na rybach. Na rybach, jednak. Wiesz co, no to jest tak, żeby, znaczy, jeżeli miałbym kogoś skreślać, to na pewno nie Lakersów, nie po tych transferach, które miały miejsce w trade deadline. Natomiast ja jeszcze przyzwyczaiłem do tego, że w czerwcu z reguły są na rybach, więc raczej też będą na rybach. Natomiast gdyby się jakoś tak trafiło, że naprawdę ominą ich kontuzje do końca sezonu i w całych playoffach i zatrybią, to oni mają wszystko, żeby zdobyć mistrzostwo nawet. No, przecież kurczę, masz LeBrona, masz Antonego Davisa, który jest w niesamowitej formie, więc czemu nie? Natomiast to na pewno nie są jakieś takie bardzo wysokie szanse. Natomiast ten zachód bardzo się spłaszczył, wyrównał i tak naprawdę będzie decydowała forma i zdrowie, bo te zespoły są naprawdę bardzo równe, no bo ja rozumiem, że Denver Nuggets ma pierwszy seed i tak dalej, ale czy ktoś o zdrowych zmysłach w serii Denver Lakers postawi, nie wiem, bardzo duże pieniądze na dzień dobry na Denver? No ja bym miał duże wątpliwości, czy Denver sobie tak łatwo poradzi. Nie? Na pewno będąc na zachodzie grając playoffy, chciałbym na pewno uniknąć Lakersów i Golden State Warriors z tej niższej tabelki. Tak samo pewnie Dallas Mavericks. No generalnie playoffy na zachodzie zapowiadają się niesamowicie i zarówno ta walka o te play-iny, o te dwa miejsca, jak i same play-offy, to naprawdę ciężko będzie znaleźć jakąś serię, gdzie ktoś sobie 4-0 zrobi na luzie. Dokładnie. Rafał, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Naszym fanom, naszym widzom dziękuję też za obejrzenie naszego podcastu. Zapraszam Was oczywiście do lajkowania tego materiału, do subskrybowania kanału. No i zaglądajcie też zdecydowanie na Twittera Rafała, bo tam można rzeczywiście bardzo fajne rzeczy znaleźć, jeśli chodzi o koszulki. To też Wam od razu podpowiem, Rafałowi zdarza się odpisywać takim, jakby to nazwać, laikom jak ja, bo kiedyś udało mi się nawet u Rafała potwierdzić, że mam jedną dosyć dobrą koszulkę, bo to była koszulka Shauna Kempa z reprezentacji USA z 94 roku, okazało się, że jest to autentyk, także polecam Wam, bo Rafał może Wam bardzo szybko powiedzieć, że w tym sklepie na przykład koszulek nie kupujcie, chyba że lubicie chińszczyznę. Tak, tak, ale odradzamy kupowanie podróbek, bo to jest po prostu słabe. Tak jest. Dzięki jeszcze raz za dzisiaj. To był 174 odcinek Coast to Coast. Dzięki, Rafał. Do usłyszenia. Dzięki wielkie, pozdrawiam.